Szczęść Boże, witam w programie Kościół w Dialogu. Dzisiaj gościem w studio jest ksiądz dr Łukasz Gaweł, rzecznik prasowy księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. Witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże. Po raz ostatni, gdy gościliśmy księdza w studio, rozmawialiśmy na temat drugiego synodu archidiecezjalnego, gdzie jest ksiądz między innymi członkiem Komisji Głównej. Chciałbym parę słów na ten temat. Czym żyje obecnie synod? Jakie prace trwają w bieżącym okresie? No tak, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, synod dopiero się rozpoczynał. Miał za sobą inaugurację uroczystą w katedrze Chrystusa Króla. Obecnie synod nabiera tempa. Otóż we wszystkich parafiach powstały już zespoły synodalne. Nie ma takiej parafii w archidiecezji katowickiej, gdzie nie działałby zespół synodalny. Te zespoły synodalne od jakiegoś czasu się modlą, spotykają, proszą o światło Ducha Świętego, żeby dobrze rozeznać to, czym żyje współczesny Kościół, szczególnie ten Kościół na Śląsku. A równocześnie praca odbywa się także na poziomie diecezjalnym. Tam działają komisje tematyczne i w tych komisjach tematycznych przygotowano już ankiety. To są zestawy pytań dotyczące wszystkich przestrzeni życia Kościoła. Chodzi o liturgię, chodzi o przygotowanie do sakramentów, chodzi o dziedzictwo kulturowe. Te ankiety mają nam, kiedy zostaną wysłane do zespołów w parafiach, pozwolić na dokładny, precyzyjny opis tego, czym dzisiaj żyje Kościół lokalny. No i właśnie, ostatnio przez Komisję Główną, w której mam zaszczyt uczestniczyć, przeszły pierwsze ankiety zwrócone właśnie do zespołów synodalnych, bo będą też inne zwrócone chociażby do duszpasterzy. I te ankiety zwrócone do zespołów synodalnych już w zeszłym tygodniu, czyli mamy najświeższe informacje, poszły do parafii. Tak więc te zespoły synodalne istniejące w parafiach, oprócz modlitwy, oprócz spotykania się, by na poziomie parafialnym obradować, będą już mogły uczestniczyć w pracach ogólnodiecezjalnych. Także będą przygotowywały owe ankiety, będą na nie odpowiadały, będą też w ramach danej ankiety mogły wyrazić opinie, pragnienia, wizję Kościoła, zarówno tego parafialnego, jak i Kościoła diecezjalnego. Uściślimy, bo jeżeli dobrze pamiętam, na etapie początku synodu była mowa, i to też prezentowaliśmy telewizjom, o ankietach presynodalnych. Nie chciałbym, żeby telewizowie odnieśli wrażenie, że pół roku temu synod zajmował się ankietami i po pół roku znowu zajmuje się ankietami. Dwie różne sprawy. Tak, tak. Ankiety presynodalne miały na celu określenie głównych, wielkich przestrzeni, czym w ogóle synod powinien się zająć, i na podstawie tych ankiet stworzono komisje synodalne na poziomie centralnym. To znaczy, tak jak mówiłem, komisję odpowiedzialną za celebrację sakramentów, komisję odpowiedzialną za przestrzeń gospodarczą życia Kościoła, komisję odpowiedzialną za dziedzictwo kulturowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz już w ramach tych komisji stworzono kolejne ankiety dotykające bardzo precyzyjnych, konkretnych problemów w danej przestrzeni życia. I teraz już w parafiach znajdą się te ankiety z bardzo dokładnymi, precyzyjnymi pytaniami, no i miejscami również na sugestie, które będą sugestiami oddolnymi. Co do chociażby, nie wiem, cyklu przygotowania do danego sakramentu, co do sposobu celebracji albo udziału świeckich w liturgii, co do zarządzania dobrami materialnymi parafii i tak dalej, i tak dalej. Odnoszę wrażenie, że tym samym idziemy w głąb. I też nie każda komisja specjalistyczna otrzymuje wszystkie ankiety, tylko każda otrzymuje ankiety te tematyczne, które jej samej dotyczą, tak? No tak, zgadza się, no bo trudno na przykład wysyłać do parafii, gdzie nie ma chociażby kontaktów z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, ankiety dotyczące dialogu międzywyznaniowego albo międzyreligijnego. Natomiast wiemy, że w niektórych regionach naszej archidiecezji istnieją wspólnoty protestanckie albo prawosławne, albo wręcz wspólnoty związane z islamem, które nie są silne, ale poszczególne osoby deklarują, że przynależą do tej religii. Są też gminy żydowskie. A więc do takich parafii, do takich miejsc jest na przykład wysyłana ankieta dotycząca, jak tworzyć dobre relacje, odpowiednie relacje pomiędzy Kościołem katolickim, a na przykład naszymi braćmi protestantami, naszymi braćmi
z kościołów ortodoksyjnych, albo jak tworzyć dobrą atmosferę w dialogu międzyreligijnym i o jakie wartości wspólnie można by zadbać. Więc w zależności od potrzeb, od zjawisk, które występują w danym regionie, w danej parafii, w danym dekanacie, pojawia się ankieta mająca opisać daną rzeczywistość. Otrzymujemy do parafii, czy też do komisji specjalistycznej tą ankietę. I pamiętam przy tych pierwszych ankietach, kiedy były tworzone, to było wielu lokalnych specjalistów, którzy wiedzieli, czym ten synod ma się zająć i już wiedzieli, jaka jest recepta na tym, aby zaradzić potrzebom kościoła katowickiego, kościoła naszego lokalnego. W tym liście przewodnim, który ksiądz arcybiskup wysyłał wraz z ankietami, jest jedno takie zdanie, które chciałbym zacytować. Pragnę razem z wami wsłuchać się, co mówi Duch Święty do nas, do Kościoła katowickiego. I teraz zastanawiam się, czy w tej grupie, która będzie pracowała nad ankietą, te rozwiązania gotowe, wynikające z obserwacji, doświadczeń, wcześniejszych refleksji, one są ważne, one mają pierwszeństwo, czy też najpierw modlitwa, rozeznanie, jeszcze raz modlitwa, a dopiero potem ta nasza ludzka mądrość. Ja myślę, że jedno drugiemu nie przeczy. W Kościele od pierwszych wieków było tak, że kiedy zabierano się do rozwiązywania nawet bardzo konkretnych i przyziemnych problemów, najpierw proszono o światło Ducha Świętego. No, Kościół bez tej relacji do sakrum, do Pana Boga, osobowego Pana Boga, który działa, mówi do Kościoła, mówi również do poszczególnych ludzi wierzących, jest Kościołem niezrozumiałym. Ten kontakt musi być, to jest coś absolutnie fundamentalnego. Więc kiedy zabieramy się za planowanie przyszłości naszego lokalnego Kościoła, kiedy chcemy rozwiązywać problemy, które również gdzieś w trakcie synodu pojawią się, których dotkniemy, które zobaczymy może wyraźniej, no wiadomo, że trzeba wyruszyć najpierw od takiego spojrzenia zwróconego w górę, najpierw uklęknąć, najpierw sprawę przemodlić, żeby potem ewentualnie szukać rozwiązania według zamysłu Boga. Żeby to nie były jedynie ludzkie pomysły wynikające z socjologii, z jakiejś innej dziedziny wiedzy, ale by problemy były rozwiązywane w Duchu Bożym, według Ewangelii, według tego, co właśnie, tak jak Pan zacytował, mówi Duch Boży dziś do Kościoła, który jest na Śląsku. Czy jest taka instrukcja, jak powinno metodycznie wyglądać spotkanie komisji tego zespołu na parafii nad pracą z ankietą? Jak powiedziałem na początku, sama modlitwa dotycząca światła Ducha Świętego, pomocy niebios wobec synodu już trwa. I to nawet na poziomie centralnym był pierwszy krok, pierwsze zadanie, o którego wypełnienie poprosiliśmy zespoły synodalne w parafiach. Proszę zwrócić uwagę, że nie zaczęliśmy od wysyłania ankiet. Przez parę miesięcy trwała modlitwa o to, by światło Ducha Świętego towarzyszyło całej pracy synodalnej. Ta modlitwa trwa również, mogę to ujawnić, w kurii archidiecezjalnej. Co tydzień grupa ludzi odpowiedzialnych za synod, również ci, którzy tego pragną, spotykają się, by towarzyszyć nieustannie modlitwą synodowi. Także od tego wyruszamy. Potem podejmujemy konkretne problemy. Chcemy, żeby głos Kościoła był słyszalny, żeby to nie było tak, że synod odbywa się odgórnie, lecz żeby to szerokie ucho biskupa, o którym mówiliśmy, faktycznie działało, żeby nasłuchiwało, co mówią wspólnoty, co mówią grupy parafialne, co mówią ludzie zaangażowani w życie Kościoła. Nawet jeżeli pozornie mogłoby się wydawać, że chodzi o jakąś malutką parafijkę gdzieś na obrzeżach diecezji. W tej pracy synodalnej, tej merytorycznej, mogłoby się wydawać, że na razie te tryby pracują wokół dużej biurokracji. Spotkania, narady, ankiety, jeszcze raz ankiety. Natomiast zdradzi ksiądz, jak to zza kulis już jest wypracowana decyzja, uchwała odnośnie pobudzenia też duchowego. Na decyzję musimy jeszcze poczekać.
Te ankiety to jest jedynie narzędzie, aby w sposób systematyczny przyglądać się poszczególnym problemom. No bo skoro ma się spotkać zespół parafialny, który składa się być może z szafarza Komunii Świętej, z proboszcza, z katechetki, z osoby, która jest osobą świecką, świętą mamą, ojcem, którzy żyją w parafii, no muszą otrzymać pewien materiał, na którym mogą pracować. Muszą usłyszeć pytanie, muszą wiedzieć, jakiej przestrzeni chcielibyśmy, żeby dotknęli i na jaki temat, żeby się wypowiedzieli. Za jakiś czas te odpowiedzi, te reakcje zaczną spływać do komisji, które działają na poziomie diecezjalnym. I tak usłyszymy na przykład głos z parafii podrybnickiej i głos z parafii świętochłowickiej i głos z parafii centralnej gdzieś w Katowicach. Więc być może te same problemy nabiorą bardzo różnych perspektyw, będą różne pomysły na ich rozwiązanie. Być może te problemy same w sobie będą się bardzo różnić, bo trudno pomyśleć o jakiejś malutkiej parafijce pod Pszczyną, gdzie sięga nasza archidiecezja, by miała dokładnie takie same problemy jak parafia katedralna w Katowicach. Więc chcemy po prostu uzyskać taką perspektywę bardzo szeroką, światło z bardzo różnych stron padające, no bo przecież należymy do tego samego Kościoła. I jeżeli chcemy całość tego Kościoła w sposób spójny przy pomocy Ducha Świętego prowadzić w kierunku skuteczniejszej ewangelizacji, lepszego, głębszego zaangażowania w dzieła miłosierdzia, piękniejszego zatroszczenia się o osoby biedne, potrzebujące, no to musimy usłyszeć, jak w terenie rozkładają się potrzeby, problemy i jakie proponowane są lokalnie rozwiązania. Ale też myślałem o tym równoległym rozbudzeniu duchowym, które jest przyporządkowane do poszczególnych bazylik. Czy o tym już możemy formalnie mówić jako o decyzji, uchwale, czy to dopiero o pewnym zamyśle? Tak, by nie ustała modlitwa synodalna, by osoby pracujące w poszczególnych zespołach synodalnych mogły się spotkać, mogły zobaczyć, jak jest nas wielu, by wspólnie mogły zanosić modlitwę do Boga, będą organizowane spotkania formacyjne w 5 bazylikach naszej archidiecezji. Do tych bazylik, tutaj chodzi między innymi o Piekary, o Pszów, o Mikołów, do tych bazylik zostaną przyporządkowane poszczególne parafie, dekanaty. Sugerowaliśmy się tutaj ciągami komunikacyjnymi, żeby łatwo można było do danej bazyliki dotrzeć. I tam będą się odbywały zarówno momenty modlitwy, będzie zawsze Eucharystia pod przewodnictwem któregoś z biskupów, albo arcybiskupa, albo biskupa pomocniczego Józefa. Będzie też moment formacyjny, moment usłyszenia, w jaki sposób, patrząc gdzieś z perspektywy ogólnodiecezjalnej, mogłyby lepiej, skuteczniej pracować te zespoły synodalne w terenie. Bo wszyscy się uczymy, wszyscy potrzebujemy z jednej strony modlitwy, formacji duchowej, z drugiej również jakiegoś rodzaju przygotowania intelektualnego, by ten synod mógł wypracowywać dobre, mądre, skuteczne rozwiązania. A zapytam jeszcze, czy na tym etapie prac były już wydarzenia, które księdza zaskoczyły, jakieś nietypowe wnioski bądź twórcza konfrontacja różnych myśli, która no, też może była niespodziewana, czy za kulisami coś takiego ciekawego się już dzieje, czy ten zaczyn, ferment już tak działa? Na pewno tak. To znaczy, kiedy tworzono ten drugi rodzaj ankiet, opisujący już poszczególne problemy, które się pojawiają, które teraz pójdą do parafii, do rozeznania, do opracowania, robili to między innymi ludzie, którzy nasłuchiwali już na początku głosu z zewnątrz, więc naprawdę jest niewiarygodne pragnienie chociażby zaangażowania ludzi świeckich w liturgię. Mnie to uderza, bo w wielu parafiach to zaangażowanie jest jeszcze mocno ograniczone. Natomiast były wspaniałe głosy z parafii, gdzie pojawili się szafarze Komunii Świętej, którzy wykonują no, niesamowitą pracę w naszej archidiecezji. Pojawiły się głosy osób, które skutecznie chciałyby uczestniczyć w liturgii przez czytanie Słowa Bożego, przez przygotowywanie procesji z darami. To jest tylko jeden z wielu przykładów. To, co mnie zaskoczyło, to owa gorliwość, takie głębokie pragnienie ludzi, by Kościołem żyć. Być może zbyt często słyszymy o tym, że sprawy Kościoła, wiary już nie za bardzo człowieka interesują. A tu się okazuje, że kiedy człowiek odbiera Kościół jako swój dom, jako miejsce swojego rozwoju, jako swoją wspólnotę, wówczas chce jej również coś cennego dać.
I chyba to jest takie pierwsze głębokie spostrzeżenie, że w wielu ludziach jest głębokie pragnienie ubogacenia Kościoła tym, czym tak naprawdę są. Tym bogactwem, które posiadają w swoim życiu prywatnym, w życiu rodzinnym. Jest wielkie pragnienie wejścia nie tylko w struktury, ale również w codzienne życie Kościoła. I są sugestie, jak to robić dobrze, skutecznie. Więc myślę, że to jest pierwszy taki owoc, który ja osobiście bardzo cenię. Dziękuję za rozmowę, za te budujące informacje. Wszystkich Państwa zachęcam, aby kontynuować modlitwę w intencji synodu, wszystkich prac, wszystkich osób zaangażowanych. I myślę, że przy kolejnym etapie prac synodu znowu pozwoli się ksiądz zaprosić do studia, żeby podzielić się. Oczywiście, będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże.